Nie, cały pożar odbywał się na części niemieszkalnej, na poddaszu. W takim razie ta cała część mieszkalna jest na razie chwilę obecną bezpieczna i zobaczymy, ale jeżeli będzie wszystko sprawdzone, wtedy wpuścimy osoby już lokatorów do mieszkania. Jakieś ranne osoby, bo nie dosłyszałem? Nie, na chwilę obecną nie mamy żadnych uwag odnośnie osób poszkodowanych. Tutaj mieszkańcy mówią, że ten budynek właściwie nadaje się do jednego, do rozbiórki. Mieliście jakieś sygnały o tym, że tu jest jakieś zagrożenie poważne, pożarnicze czy coś takiego? Takich informacji nie pozyskaliśmy na chwilę obecną, a kwestie rozbiórki należy konsultować już tutaj z nadzorem budowlanym. Ale panowie znacie ten budynek, że on jest, on zagraża ludziom? W tym budynku już występowały takie sytuacje, że występowały sytuacje pożarowe i to już nie jest taka pierwsza akcja, w której działania nasze były prowadzone na tym obiekcie.